Witam wszystkich, tu Knives Passion, kolejny unboxing. Przepraszam, jeżeli jestem trochę nie do końca dysponowany, ale strasznie boli mnie głowa. Nie mogę się powstrzymać, żeby tego teraz nie otwierać, więc nie będę zbyt dużo gadał, po prostu otworzę. Powiem wam co jak. Będzie to trochę takie wyprane z emocji, no ale cóż. Oczywiście CKT. Tak, zobaczcie od kogo dostałem tą paczkę. Od Pawła Gruszki, czyli od Dikus Toma, którego noże są zarąbiste, a mam tutaj kolejne do testowania. Co prawda miał być na początku inny, ale potem koncepcja się zmieniła i dostałem w sumie taki oto kawał bydlęcia. Budowanie napięcia. O, muszę wam powiedzieć, że no jest to kawał nożydła. Jest naprawdę spory. Znaczy, porównanie do tego CKT za bardzo nie ma co porównywać. Całkiem inny nożyk. Natomiast jest duży, no. Naprawdę konkretnie. Przy czym jego wykonanie, kurde, jest naprawdę zarąbiste. Trochę mi się na chwilę polepszyło, co prawda i tak czuję się do dupy, ale nóż jest kozacki. Naprawdę zarąbiście leży w łapie. Na pewno rękojeść jest fajniejsza niż w Austerusie. Oczywiście głównie z trochę innym przeznaczeniem, natomiast fajnie ten nożyk się trzyma w ręce. Do tego pochwa. Zrobiona troszkę inaczej. Wydaje mi się, że na pewno lepiej wykonana. Nożyk siedzi w niej dość fajnie. Z tego co zdążyłem zauważyć. Nie wypada, wypada troszkę, ale po to właśnie jest ten pasek, żeby go zabezpieczyć, żeby ten nożyk nam nie wypadł. Nożyk, nożydło. Będę na pewno starał się nagrać o nim coś takiego kozackiego. Naprawdę fajny materiał. I cóż to za unboxing bez sprawdzenia ostrości, więc tak. Sprawdźmy jak ten nożyk sobie radzi. No jest kozak. Jest naprawdę miodzio. Poza tym sprawdźmy to. A jeszcze do tego nożyk goli. Znowu będę miał placki na ręce. Ale nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie zrobić. Więc jeżeli ktoś zastanawia się nad kupnem noża od Dikus Toma, to polecam wszystko w ciemno. Dziękuję bardzo. I teraz to już wszystko. Tak jak zawsze pamiętajcie, wpadajcie, komentujcie, lajkujcie i takie tam. Trzymajcie się.